W ciągu zaledwie 12 lat Aleksander Macedoński zyskał sławę niezwyciężonego, a potomni uznali go za jednego z największych geniuszy wojskowych wszechczasów. Od Grecji po Indie pokonywał wrogów na polu bitwy i zdobywał najpotężniejsze fortece. Liczne blizny świadczyły o jego odwadze i chęci walki w pierwszym szeregu. Jego osiągnięcia inspirowały pokolenia dowódców wojskowych. Aleksander w błyskawicznym tempie pokonał potężne Imperium Perskie. Bezwzględny i pragmatyczny, był bohaterem i doskonałym organizatorem. Dzięki uzdolnieniom wyrąbał sobie drogę przez cały znany wówczas świat, obalając dawne dynastie, wznosząc nowe miasta i gromadząc niezmierzone bogactwa. Na obszarze jego ówczesnego imperium żyją w XXI wieku liczne narody, którym też nie obca jest wojna. Niezrównany jako wódz, żołnierz i władca, miał jednak wady, które rzuciły cień na jego wielkość. Po pijanemu wpadał w szał i był paranoidalnym mordercą. Coraz mocniej wierzył, że jest Bogiem. Na terenach, które podbił, wciąż nazywa się go Aleksandrem Przeklętym. Ale dla tych, którzy oceniają go z daleka, pozostaje Aleksandrem Wielkim. Aleksander Wielki bez tajemnic. Aleksander urodził się w 356 roku przed naszą erą jako syn króla Filipa II Macedońskiego. Macedonia była prowincjonalnym królestwem położonym na północ od góry Olimp. Choć Macedończycy czcili tych samych bogów co inni Grecy, mieli własny dialekt i obyczaje. Wyróżniało ich to, że w czasach rozkwitu greckiej demokracji nadal rządził nimi król. Wielu Greków z południa nie uważało ich nawet za ziomków, ale niezależnie od opinii sąsiadów, Filip uczynił z Macedonii poważną siłę w regionie. Często nie docenia się osiągnięć Filipa Macedońskiego. Gdy w 358 roku przed naszą erą objął tron, Macedonia była słaba i wystawiona na ataki sąsiadów. Filip uczynił z niej najpotężniejsze państwo w Grecji. Zreformował armię, nadawał ludziom ziemię, aby mogli służyć w wojsku, zmodernizował uzbrojenie, unowocześnił taktykę i obronił kraj przed wrogami z północy i południa. Aleksander przyszedł na świat w rodzinie władców i otrzymał staranne wykształcenie rozwijające siłę ducha i ciała. Był przystojny, bystry i silny. Wyróżniał się pod względem fizycznym i intelektualnym. Był atletą, doskonałym jeźdźcem i jak większość dobrze urodzonych Macedończyków miłośnikiem polowania. Podobno, gdy miał 12 lub 13 lat, zdobył konia, na którym potem walczył. Wiele nam to mówi o jego charakterze. Słynny hodowca koni z Tesalii chciał sprzedać królowi Filipowi wspaniałego ogiera. Koń nie dał się jednak dosiąść ludziom Filipa. Aleksander krytycznie ocenił ich wysiłki. Aby nauczyć go szacunku dla starszych, Filip kazał mu spróbować. Młodzieniec podszedł do konia i obrócił go w kierunku słońca. Dostrzegł bowiem, że koń boi się widoku własnego cienia. Spokojnie przemawiał do wierzchowca, głaszcząc go. Zaczekał na właściwy moment i wskoczył na konia.
Filip i jego świta patrzyli najpierw z niepokojem, a potem z podziwem, jak Aleksander galopuje po placu, pewnie kierując koniem. Gdy z niego zeskoczył, Filip ze łzami w oczach objął syna i powiedział, że musi sobie znaleźć królestwo odpowiadające jego ambicjom, bo Macedonia jest dla niego zbyt mała. Z tej opowieści wynika, że Aleksander dostrzegł coś, czego nikt inny nie zauważył. Dzięki zmysłowi obserwacji i silnej woli zapanował nad koniem i jego otoczeniem. Aleksander nazwał konia Bucefałem, czyli wołową głową. Jeździł na nim podczas wszystkich kampanii w Europie i Azji. Bucefał padł podczas bitwy w Indiach w 326 roku przed naszą erą. Tradycja głosi, że Bucefał został ujeżdżony, gdy miał 12 lat, a potem brał udział we wszystkich kampaniach, czyli przez dalsze 16 lat. Wiadomo, że konie rasy arabskiej żyją ponad 20 lat. Koń Aleksandra mógł więc dożyć 28. Ale czy do końca był w stanie nosić jeźdźca na grzbiecie? Może tak, ale mam wątpliwości, bo byłby już wtedy bardzo stary. W wieku 13 lat Aleksander wstąpił do szkoły królewskich paziów w Miezie, spokojnym ośrodku z dala od królewskiego dworu. Jego nauczycielem był filozof Arystoteles, którego chłopiec darzył podziwem i szacunkiem. Nauczyciel obudził w uczniu zainteresowanie filozofią, którą ten przejawiał do końca życia. A jednak to ojciec był najważniejszym nauczycielem Aleksandra. Pokazał mu, jak prowadzić sprawy państwa i zabierał go na kampanię. W 340 roku przed naszą erą, gdy w Grecji trwały walki, pozostawił 14-letniego syna jako regenta. Wtedy właśnie potężne plemię Majdów wszczęło rewoltę. Młody regent zmobilizował siły, zdobył stolicę i założył kolonię wojskową. Oczywiście nazwał ją Aleksandropolis. Dwa lata później dowodził konnicą podczas bitwy pod Cheroneą. Zwycięstwo nad Atenami i Tebami zapewniło jego ojcu dominację w Grecji. Teraz Filip miał najpotężniejszą i najnowocześniejszą armię i całkowicie zmienił Macedonię. Filip stworzył wspaniałą armię i dzięki niej zapewnił Macedonii dominującą pozycję w regionie. Z biednego, zacofanego, nic nieznaczącego państewka uczynił bogate i silne państwo. Ojciec i syn przygotowali kampanię, by wyzwolić greckie miasta w Azji Mniejszej spod rządów Persji. Ale w 336 roku przed naszą erą, będąc u szczytu władzy, Filip padł ofiarą zabachowca, kapitana straży Pauzaniasza, zawiedzionego kochanka. Aleksander objął tron, lecz pojawiły się kłopoty. Mieszkańcy terenów podbitych przez Filipa dostrzegli okazję do zrzucenia macedońskiego jarzma. Aleksander musiał się zmierzyć z rewoltami w Grecji i na Bałkanach. Na szczęście miał do dyspozycji armię stworzoną przez ojca i wiedział, jak nią dowodzić. Wzbudził tym obawy w greckich miastach-państwach. Niektóre z nich, jak Ateny czy Sparta, same potężne w przeszłości, z niepokojem obserwowały wzrost potęgi Aleksandra. Dla sąsiadów Macedonii takie rewolty oznaczały nowe możliwości. Dlatego też Aleksander, podobnie jak wcześniej Filip, starał się zachowywać ostrożność.
To też najważniejszą spuścizną po ojcu okazała się sprawna, zreformowana armia. W owych czasach bodajże najskuteczniejsza w całym starożytnym świecie. Aleksander z niej skorzystał, kierując się na południe, by zastraszyć greckich sprzymierzeńców. Potem walczył na Bałkanach przeciwko Ilirom, Trybalom i Getom. Gdy fałszywe pogłoski o śmierci Aleksandra zachęciły Tebańczyków do rewolty, młody wódz ruszył na południe. Tu pokazał swoją bezwzględność. Teby zniszczono, a 20 tysięcy mieszkańców sprzedano w niewolę. Po roku, gdy greccy sprzymierzeńcy gorliwie potwierdzili swoją lojalność, Aleksander mógł zwrócić się ku wschodowi. Stosunek Greków do Persji przed objęciem władzy przez Aleksandra nacechowany był niechęcią i wrogością. Persowie próbowali już niegdyś podbić Grecję i prawie im się to udało. Persja utrzymała też kontrolę nad greckimi miastami w Azji Mniejszej oraz na Cyprze. Wyraźnie widać, że już od najmłodszych lat aspirował do wielkości. Jedynym logicznym kierunkiem ekspansji dla ambitnego króla był wschód. Nie zrealizował jeszcze planów swojego ojca. Filip zamierzał najechać na Imperium Persów. Nie ma wątpliwości, że Aleksander chciał umocnić swoją władzę, udowadniając, że jest godnym następcą ojca. Wydaje się, że jego pierwotnym celem było zrealizowanie zamiarów Filipa, podbicie części Azji, zajęcie niektórych terenów i stworzenie macedońskiego imperium. Pomysł całościowego podboju przejęcia Imperium Persów i zostania jego władcą pojawił się znacznie później. Ponad 200 lat Imperium Perskie było najpotężniejsze na Bliskim Wschodzie. W szczytowym okresie rozciągało się od środkowej Grecji po dolinę Indusu. Pomimo rządów wielu nieudolnych władców, rewolt i wojen domowych, nadal było silnym i niezwykle bogatym państwem z potężną flotą i liczną armią. Perskie prowincje, zwane satrapiami, posiadały własne siły zbrojne, które miały się zajmować zwykłymi zagrożeniami. Najlepsze elitarne wojska podlegały wielkiemu królowi. W razie poważnego zagrożenia mogły być uzupełnione zaciągami z całego imperium. Mocne i słabe strony Imperium Persów wynikały z tych samych przesłanek. Było to bardzo rozległe i bogate państwo, jeśli porównać je z sąsiadami. Miało wielu mieszkańców, a król mógł ściągać ludzi ze wszystkich jego krańców. To też dysponował znacznie większą armią niż Grecy. Z drugiej strony, ogromny obszar utrudniał szybkie zgromadzenie znacznych sił zbrojnych. Występowały też trudności logistyczne związane z odległościami. To była armia, którą musiał pokonać Aleksander, jeśli chciał zrealizować marzenia o imperium. Wiosną 334 roku przed naszą erą przekroczył Hellespont, oddzielający Europę od Azji. Jego armia liczyła 48 tysięcy piechurów i 6 tysięcy konnych. We flocie zaś było wiele statków transportowych i 120 okrętów bojowych. Gdy okręt Aleksandra przebił do brzegu, on sam zeskoczył z pokładu i wbił włócznie w piasek, wołając, że przejmuje Azję od bogów, bo zdobył ją własną włócznią. Tym samym nawiązywał do mitycznego gestu Protesilaosa, pierwszego greckiego żołnierza, który wyszedł na ląd podczas wyprawy trojańskiej. Plaża, na której wtedy wylądowali, miała się nawet znajdować w pobliżu. Odwołując się do chwalebnego epizodu greckiej mitologii, Aleksander
Pokazywał światu, jak należy postrzegać jego działania. Aleksander odwiedził Troję również ze względów rodzinnych. Jego matka pochodziła z dynastii, która wywodziła swoje pochodzenie od greckiego herosa Achillesa. Jednakże podróż miała też na celu przysporzenie mu popularności i, jakbyśmy to teraz powiedzieli, wykreowania własnego wizerunku. Aleksander chciał też między innymi pokazać szacunek dla greckiej kultury i historii, pokazać Grekom, że podziela ich upodobania. Pewnie dlatego kazał rozgłaszać, że śpi z kopią Iliady Homera pod poduszką. To także był element tworzenia własnego wizerunku. Na tym etapie kampanii musiał mieć Greków po swojej stronie. Perscy satrapowie Anatolii postanowili wydać Aleksandrowi bitwę u wrót Azji za rzeką Granik. Jazdę ustawili z przodu, a piechotę z tyłu. Ich plan był prosty. Chcieli zaatakować Macedończyków, gdy ci będą się wspinać na brzeg rzeki. Atak z góry powinien im przynieść zwycięstwo. Stało się jednak inaczej. Na początku bitwy kompania jazdy wraz z hypaspistami i oszczepnikami zaatakowała środek lewej flanki Persów. W kluczowym momencie Aleksander uderzył na czele oddziału królewskiego, umożliwiając pozostałej części wojsk starcie się z wrogiem. Perska jazda nie mogła stawić czoła falandze, a co gorsza, oskrzydliła ją jazda. Persowie uciekli z pola bitwy. Ich piechota, głównie najemni greccy hoplici, walczący z połączonymi tarczami, nie miała szans i została wybita. W bitwie zginęło 1000 perskich jeźdźców. Straty piechoty wynosiły 20 tysięcy. Zwycięstwo nad Granikiem zapewniło Aleksandrowi przyczółek w Azji Mniejszej, ale dla Persów klęska nie miała znaczenia. Prawdziwe źródła potęgi perskiej, bogactwa, morska potęga Fenicji, wielka armia i sam król, Dariusz III, znajdowali się daleko na wschodzie. Aleksander szedł dalej na wschód, niektóre miasta poddawały się, inne jak Milet i Halikarnas padły po krótkich oblężeniach. Aleksander parł naprzód, poprzedzany groźną sławą. W wielu miastach witano go z radością. Choć w niektórych nowy monarcha na scenie politycznej budził zastrzeżenia. Znamy przekaz, że Aleksander chciał zapłacić za nową świątynię w Efezie pod warunkiem, że umieszczą jego imię na frontonie. Mieszkańcy Efezu odrzucili propozycję finansową, skoro musieliby umieścić jego imię na świątyni. Byli dumni i niezależni, dlatego zaniepokoił ich nowy władca. Król perski Dariusz III był dobrym wojownikiem, lecz w obliczu inwazji Macedończyków działał powoli i niezdecydowanie. Po 10 miesiącach bezczynności zarządził dużą morską ofensywę, ale sam król i jego armia pozostali w głębi lądu. Perska flota zajęła Chios i większą część Lesbos. Szybki marsz Aleksandra zmusił Dariusza do uznania przykrej prawdy. Ofensywa morska, choć uciążliwa dla wroga, nie zmusiła go do zatrzymania się. Król perski długo się wahał, nim zdecydował się na konfrontację z Aleksandrem. Skąd to opóźnienie? Zdecydowały dwa czynniki. Pierwszy to rozległy teren imperium. Pełna mobilizacja królewskiej armii musiała zająć dużo czasu.
Drugi czynnik miał związek z kwestiami prestiżowymi. Królowie perscy byli najpotężniejszymi ludźmi na świecie. Nie mogli sobie pozwolić na osobiste zaangażowanie za każdym razem, gdy jakiś podrzędny władca zaatakował ich państwo. Dariusz miał jednak tego gorzko pożałować. W sierpniu 333 roku przed naszą erą Aleksander był w Cylicji, kilkaset kilometrów od fenickich miast Lewantu, źródła morskiej potęgi Persów. Tymczasem Dariusz zgromadził pod Babilonem potężną armię, w tym nową formację Kardaków, wyszkoloną ciężką piechotę. Najsilniejszą formacją była liczna, doskonała perska jazda. Biograf Aleksandra, Ptolemeusz, raczej przesadnie twierdził, że perska armia liczyła ponad 600 tysięcy wojowników. Ale nawet bez piechoty, Persowie mieli liczebną przewagę, a ich jazda była najskuteczniejszą bronią. Wysłanie królewskiej armii perskiej przeciwko Aleksandrowi okazało się bardzo ryzykowną strategią. Można było poświęcić armię satrapów, bo nie zachwiałoby to podstawą potęgi imperium. Utrata armii królewskiej narażałaby całe państwo. Ale wobec stałych postępów Aleksandra trzeba było się zdecydować na generalną rozprawę. Taka była konieczność, ale co ważniejsze, król, który zbyt długo uchyla się od wydania bitwy, może stracić poparcie arystokracji. W Cylicji Aleksander poważnie zachorował, dlatego dalszą kampanię podjął dopiero w październiku. Podążając w kierunku Syrii, stwierdził z zaskoczeniem, że perska armia znajduje się na jego tyłach. Mógł wreszcie stoczyć bitwę, do której dążył, ale to wrogowie wybrali miejsce starcia. Do walki doszło na południe od Isos, między górami Amanus a zatoką Isos. Nadmorska równina ciągnęła się przez 3 km, a lewa flanka Persów opierała się o górskie zbocze. Linia frontu biegła wzdłuż rzeki Pinarus, w poprzek równiny, prostopadle do wybrzeża i stoków gór. Lewe skrzydło było wysunięte przed prawe. Jazda perska stała nad morzem, obok byli Kardakowie, a następnie greccy najemnicy. Dariusz z królewską konnicą i gwardią pieszą znajdował się przed zakolem rzeki. Na lewym skrzydle byli Kardakowie z jazdą. Na pierwszej linii stali łucznicy, a lekka piechota czekała na tyłach. Po lewej stronie na zboczu góry znajdował się oddział piechoty ustawiony w półkole na południe od linii perskiej. Skaliste brzegi rzeki stanowiły doskonałą barierę, nawet w pobliżu zatoki. Piechota w centrum umocniła naturalną ochronę, budując palisady. Najdalej od wroga, ale najbliżej zatoki, najłatwiej było pokonać rzekę, ale Persowie zakładali, że ich jazda zaatakuje pierwsza. W niej Dariusz pokładał nadzieję na zwycięstwo. Miała zmiażdżyć flankę wroga, przejść na jego tyły i okrążyć falangę. Macedońska piechota potrzebowała paru godzin, by uformować szyk głęboki na ośmiu ludzi.
Dzięki długim ćwiczeniom nie było w nim luk, które wdarłaby się perska jazda. Aleksander chciał rozpocząć bitwę po swojej prawej stronie. Piechota miała spychać wroga w lewo, w kierunku morza. Widząc zgrupowanie perskiej jazdy, wzmocnił lewą flankę jazdą tesalską. Przeciwko oddziałowi wroga na Złotu Góry wysłał 300-osobową grupę jazdy i piechoty. Aleksander miał cenne umiejętności. Zawsze badał teren, aby wybrać najkorzystniejszą taktykę. W danych warunkach pola bitwy, a także wprowadzał pewne modyfikacje. W każdej z trzech największych bitew stosował odmienną taktykę. Wiedział, jak wykorzystać słabe punkty wroga. Dariusz spoglądał na króla, który był doświadczonym dowódcą niezwykle sprawnej armii i udowodnił swoje umiejętności podczas zwycięskich bitew, między innymi nad Granikiem. Dariusz słynął z osobistej odwagi. Nie miał jednak takiego doświadczenia wojennego jak Aleksander. Po południu Macedończycy ustawili się naprzeciwko lewego skrzydła wroga, ale ich prawa flanka nadal znajdowała się w pewnej odległości od Persów. Nagle macedońscy hypaspiści, prowadzeni przez Aleksandra, rzucili się w stronę zakola rzeki. Kardakowie zrozumieli, że mimo stromego brzegu tutaj zostanie przypuszczony główny atak. Macedończycy wdarli się głęboko w linię Persów, a jazda przekroczyła rzekę i zaatakowała ich lewą flankę, która zaczęła się załamywać pod jednoczesnym naporem włóczników, kawalerii, piechoty i łuczników. Persowie jeszcze nie przegrali. Na wybrzeżu bitwa przebiegała zgodnie z ich planem. Dzięki przewadze liczebnej odrzucili wojska Aleksandra. Tesalowie dzielnie walczyli. Szyk Macedończyków wygiął się, ale nie pękł. Tymczasem w środku falanga przekroczyła w zwartej formacji rzekę na wprost Kartaków. Część Macedończyków starła się z greckimi najemnikami. Wrogowie zrobili parę wyłomów w szeregu. Toczyła się równorzędna walka. W tym momencie Aleksander wykonał błyskotliwe posunięcie. Na czele jazdy Hetajrów ruszył przeciwko Dariuszowi, który po krótkiej walce zbiegł z pola bitwy. Osłabiona armia perska załamała się na wieść o tym. Od pierwszego ataku Aleksandra minęła niecała godzina. W ucieczce z pola walki Persom przeszkadzała ich liczebność. Tysiące żołnierzy zewni ścigający ich Macedończycy. Arian pisał o potoku tak wypełnionym ciałami, że ścigający przechodzili po nich jak po moście. Straty Macedończyków miały wynieść kilkuset zabitych. Nie ma wątpliwości, że osobista interwencja Aleksandra podczas bitew i oblężeń miała bardzo korzystny wpływ na jego ludzi. Gdyby jednak zginął, wojsko zostałoby bez dowódcy. Osobiste zaangażowanie króla w walkę było ryzykowne. Aleksander często odnosił rany. W bitwach zachowywał się jak starożytny heros i często się narażał. Gdy Aleksander osobiście prowadził formację piechoty lub jazdy do walki, nie mógł jednocześnie kontrolować poczynań całej armii. Ale żaden dowódca nie mógł skutecznie dowodzić w bitwie całym wojskiem.
Jest to możliwe tylko w odniesieniu do części oddziałów i w ograniczonym czasie. Aleksander potrafił jednak doskonale wybrać kluczowe oddziały i odpowiedni moment. Nie wiadomo, czy perski król miał zgodnie z tradycją przewodzić wojskom na pierwszej linii. Dawniej królowie oglądali z daleka bitwy toczone w ich imieniu. Dzięki temu można łatwiej zrozumieć, dlaczego Dariusz wycofał się z bitwy pod Issos, zamiast walczyć. Nie wynikało to z tchórzostwa, lecz z tradycji, która wymagała, by król wycofał się z walki, gdy jego życie jest w niebezpieczeństwie. Tuż po bitwie Aleksander zagarnął obóz i tabory Dariusza. Kwota 3000 talentów rozwiązała jego kłopoty finansowe. Skutki bitwy pod Issos były bardzo poważne. Persja nie zgromadziła już potem tak licznej piechoty najemników greckich, a zwycięstwo umożliwiło Aleksandrowi zajęcie wybrzeża Fenicji, która od ponad dwóch wieków dostarczała Persom okrętów. Pod Issos Persja przestała być potęgą morską. Zwycięstwa militarne stanowiły podstawę podbojów Aleksandra. Ale liczyły się też inne czynniki. Aleksander w pełni wykorzystywał lokalne możliwości. Wszędzie próbował przeciągnąć mieszkańców na swoją stronę. Jak długo wspierali go i uznawali za zwycięzcę, był gotów z nimi współpracować. Wykorzystywał mieszkańców Azji Mniejszej i Egiptu. Przeciągał ich na swoją stronę. To miało podstawowe znaczenie dla utrzymania zdobyczy i czerpania korzyści z podbitych terenów. Tyr był jedynym miastem, które nie chciało się poddać Aleksandrowi. 50 tysięcy mieszkańców wierzyło, że nie można zdobyć wzniesionego na wyspie miasta otoczonego wysokimi murami. Byli jednak w błędzie. Dla Aleksandra zdobycie Tyru miało kluczowe znaczenie. Musiał zająć wszystkie fenickie miasta, które dostarczały Persom okrętów. Przed wyruszeniem na wschód, w pościg za Dariuszem, musiał zneutralizować jego flotę. Mieszkańcy silnie ufortyfikowanego Tyru bronili się zacieklej niż przewidywał Aleksander. Co ciekawe, było to jedyne poważne oblężenie, które musiał przeprowadzić podczas podboju Azji. Tutaj możemy docenić, jak doskonale był przygotowany do tego rodzaju działań. Dysponował ogromnymi możliwościami inżynieryjnymi. Mógł na przykład zbudować potężną groblę i wiele wież oblężniczych. W tym zakresie wiadomo, że polegał na greckich inżynierach. Wykorzystując te możliwości techniczne, Aleksander kazał zbudować groblę łączącą miasto ze stałym lądem. Było to gigantyczne dzieło inżynieryjne. Grobla liczyła prawie 900 metrów długości i 250 szerokości. Wymagała też stałej obrony przed atakami z miasta. Wreszcie w lipcu Aleksander zdołał się wedrzeć do Tyru, atakując z grobli i z morza. Tyr zapłacił wysoką cenę za swój opór. Zabito tysiące ludzi. 30 tysięcy sprzedano w niewolę, a 2 tysiące ukrzyżowano. Twierdzi się, że Aleksander rozmawiał ze swoim zastępcą, Parmenionem, o zasadności układu pokojowego z Dariuszem.
Zgodnie z tym traktatem Persowie uznaliby podboje Aleksandra aż do Eufratu, rezygnując z roszczeń do tych terenów w zamian za zachowanie kontroli nad wschodnią częścią imperium. Aleksander odrzucił taką możliwość. Wielu Macedończyków musiało być tym zaskoczonych, bo przecież oznaczałoby to, że wygrał. Osiągnął cele i podbił całą Azję Mniejszą. Dariusz oferował mu nawet więcej. To pokazuje, jak różniły się wyobrażenia i cele Macedończyków, zwłaszcza tych służących pod Aleksandrem, od jego własnych ambicji. Dla niego kwestia politycznej i militarnej zasadności kontynuowania kampanii była oczywista. Gdyby Aleksander przyjął Eufrat za granicę swojego imperium, mógłby je prawdopodobnie utrzymać do końca życia. Ale po jego śmierci Persowie na pewno by tam wrócili. Odrzuciwszy propozycje pokojowe, unikał dalszej konfrontacji z Dariuszem i ruszył wzdłuż wybrzeża Palestyny do Gazy, która padła poza ciekłym oborze. Miasto Pelusion poddało się bez walki. Potem popłynął Nilem do Memphis, mijając po drodze piramidy w Gizie. W Memphis przywitano go z radością. Po 200 latach wyzwolił Egipt spod perskiego panowania. Natychmiast położył tam podwaliny pod rozwój kultury hellenistycznej, która miała tam przetrwać 300 lat. Kazał zbudować Aleksandrię, jedno z wielu miast noszących jego imię, które w dodatku istniało najdłużej. Aleksander musiał zająć Egipt przed dalszym marszem na wschód, podobnie jak wiedział, że musi przejąć perskie bazy morskie na terenach współczesnego Libanu i Syrii. Egipt był jedną z najbogatszych części Imperium Perskiego. W starożytności słynął z bogactwa. Rzymianie uznawali, że jest jedną z ich najbogatszych prowincji. Żyzność Doliny Nilu była w tamtych czasach legendarna. Aleksander chciał zabezpieczyć Egipt ze względów strategicznych i gospodarczych. Aleksander pamiętał zapewne też, że jego matka twierdziła, iż jest synem Zeusa. Dał się ukoronować na faraona Egiptu podczas ceremonii, która wiązała go z najwyższym bogiem Amonem. Wybrał się na pustynię, żeby odwiedzić świętą wyrocznię Amona w oazie Siwa. Tam zaś powitano go jako syna Boga. Po nocnych modłach kapłani potwierdzili jego boskie pochodzenie. Nie mamy pewności, czy Aleksander został koronowany faraonem. Dlatego też nie jest jasne, jaką rolę odegrał Egipt w jego dążeniach do osiągnięcia statusu Boga. Ale wiadomo, że odwiedził świętą wyrocznię na pustyni w oazie Siwa. Wiemy z przekazów, że gdy opuścił wyrocznię, nabrał przekonania, że jest w pewnym sensie synem Boga. Uznał się za połączenie greckiego boga Zeusa z egipskim Amonem. Oto jak narodziła się ta idea. Aleksander opuścił Egipt w 331 roku przed naszą erą i wyruszył na wschód, chcąc zakończyć wojnę z królem Dariuszem. Persowie zgromadzili 40 tysięcy jazdy uzbrojonej w łuki i oszczepy. Niektórzy jeźdźcy mieli zbroje i lance. Piechota liczyła dwa razy więcej żołnierzy, lecz armii brakowało ciężkiej piechoty. Dysponowała tylko 6 tysiącami greckich najemników i 1000 królewskich gwardzistów. Dariusz miał jednak asa w rękawie. 200 wozów bojowych z kosami. Oraz znaczną przewagę liczebną.
1 października 331 roku przed naszą erą Dariusz wybrał na pole bitwy Gaugamela. Płaski teren ułatwiał zadanie jego jeździe i wozom bojowym, ale walka zakończyła się kolejną porażką Persów. Aleksander wykorzystał lukę między prawą flanką a środkiem linii wroga i poprowadził brawurową szarżę Hetajrów. Atak jazdy i chyba z pistów wstrząsnął środkiem linii Persów. Raz jeszcze Aleksander przebił się w pobliże Dariusza i raz jeszcze król perski uciekł. Tymczasem lewa flanka Macedończyków, słabsza liczebnie i okrążona, uformowała obronny czworobok i odepchnęła Persów dzięki kontratakowi doskonałej tesalskiej jazdy. Wiadomość o ucieczce Dariusza zmieniła odwrót Persów w ucieczkę. Aleksander ścigał wroga ponad 100 kilometrów do Arbeli, ale Dariusz znów umknął. Najważniejszy w podejściu Aleksandra do bitwy był sposób, w jaki dowodził i przemieszczał wojsko, aby uderzyć na wroga w wybranym miejscu i czasie. Wyróżniała go umiejętność rzucenia silnych oddziałów na słabsze punkty wroga, a zarazem powstrzymywanie się od angażowania najsłabszych jednostek, przez co nie narażał ich, mogąc przecież wygrać bitwę w innym miejscu pola walki. Pod Gaugamelą po stronie perskiej mogło zginąć 40 tysięcy żołnierzy, ale najważniejsze było rozbicie całej armii. Bitwa przypieczętowała los starożytnego państwa. Po Issos Aleksander napisał do Dariusza: jeśli spierasz się ze mną o władzę nad Azją, stań i walcz. Gdy wielki król uciekł, a armia poszła w rozsypkę, Aleksander został oficjalnie ogłoszony królem Azji. Wolał zebrać owoce zwycięstwa niż ścigać Dariusza. Zdobył bogactwa, których część od razu rozdał żołnierzom. W Suzie zagarnął ponad 40 tysięcy talentów w srebrze i złocie oraz 9 tysięcy w złotych monetach. Potem ruszył do Persepolis, duchowego serca Imperium Perskiego. Miasto otworzyło przed nim bramy. Zgromadzone tam skarby 300 razy przewyższały roczny dochód Aten z czasów Imperium. Aleksander spędził zimę w Persepolis i był gotów do ostatecznej rozprawy z Dariuszem. Gdy przygotowywał się do wymarszu, miasto spłonęło. Przyczyna pożaru do dziś pozostaje tajemnicą. O tych wydarzeniach debatowano już w starożytności. Według jednej z wersji Aleksander nakazał podpalenie królewskiego pałacu w symbolicznym geście mającym pokazać, że Grecy pomścili zbezczeszczenie swego kraju przez Persów w roku 480 przed naszą erą. Druga wersja głosi, że Aleksander nadużył alkoholu podczas uczty i pozwolił pewnej kobiecie z Aten w ten sposób pomścić krzywdy wyrządzone jej miastu przez Persów. Badania archeologiczne potwierdzają pierwszą wersję, gdyż ta część kompleksu pałacowego, w której zaczął się pożar, została zbudowana przez króla Xerxesa. Który najechał Grecję w roku 480. Jeśli to prawda, a wszystko na to wskazuje, widać, że Aleksander nadal bardzo się liczył z opinią Greków. Zostawiając za sobą dymiące ruiny Persepolis, Aleksander ruszył w pościg za Dariuszem. W ciągu 11 dni pokonał ponad 600 kilometrów, przekraczając tak zwane Wrota Kaspijskie. Gdy Aleksander ruszył w pościg za Dariuszem, był gotów zajeździć wierzchowca, by schwytać króla Persów w towarzystwie garstki jeźdźców. Catches up with Darius with only a handful
Ale nie było mu to dane. Bessos, satrapa Baktrii, zamordował Dariusza i porzucił jego ciało. Jednym z pierwotnych celów podbojów Aleksandra było szerzenie greckiej kultury i cywilizacji na świecie. W Persji spotkał się z całkiem obcą kulturą, zawiłymi układami hierarchicznymi, tradycjami i praktykami religijnymi. Jak zdołał sprostać wyzwaniu? Począwszy od 331 roku przed naszą erą, Aleksander obsadzał wysoko postawionymi Persami kluczowe stanowiska w swoim azjatyckim imperium. Mianował ich satrapami lub gubernatorami prowincji. To była próba przejmowania pewnych aspektów kultury Persów, których właśnie podbijał. Prawie na pewno czynił to z takich samych powodów, z jakich czynili to zdobywcy w innych epokach. Zrozumiał, że samą siłą nie uda mu się utrzymać podbitych terenów. Miał małą armię w porównaniu z potencjałem ludzkim całej Azji. Musiał w jakiś sposób utrwalić swoje zdobycze, co oznaczało konieczność porozumienia z kluczowymi grupami dawnego imperium czy z elitami perskimi. Od 331 roku przed naszą erą Aleksander podejmował rozmaite działania, aby jego rządy stały się dla nich atrakcyjne. W następnych miesiącach zmieniły się jego priorytety militarne. Aleksander zamierzał przejąć kontrolę nad całym Imperium Persów i wiedział, że oznacza to raczej działania pacyfikacyjne niż otwarte bitwy. Takie działania nie były mu obce. Prowadził podobne kampanie na Bałkanach. Aleksander był doskonałym dowódcą, gdyż prowadził wojnę, utrzymując konflikt na dość niskim poziomie. Od początku kampanii azjatyckiej angażował się w akcje pacyfikacyjne. Można dostrzec pewien schemat. Wiosna i lato to okres walki z armią przeciwnika. Jesienią i zimą trzon armii odpoczywał. Nieduże zaś oddziały przeganiały lokalne, zbuntowane plemiona w góry. Aleksander gruntownie zreorganizował armię. Kawalerię poza oddziałem królewskim podzielił na małe, liczące od 75 do 100 ludzi. Oddziały falangi liczyły po 1000 żołnierzy. Piechota została na nowo wyszkolona i uzbrojona tak, by mogła przeprowadzać lotne akcje. Nie oznaczało to jednak rezygnacji z dawnych formacji czy stylu walki. Armia macedońska nadal mogła się błyskawicznie zmobilizować i stoczyć poważną bitwę. Pacyfikacja rozległych prowincji Sogdiany i Baktrii była wynikiem ataków i ekspedycji karnych połączonych z budową ufortyfikowanych miast i krótkimi oblężeniami. Gdy wróg stawiał opór w twierdzy na pozór nie do zdobycia, Aleksander udowadniał, że można ją pokonać. W 327 roku przed naszą erą zdobył skałę Sogdiany, gdy 300 jego żołnierzy wspięło się nocą na urwisko w wysokości ponad 60 metrów. Aleksander wykorzystywał każdą okazję, żeby wzmocnić swoją pozycję niepokonanego bohatera. Ze źródeł wiemy, że angażował się w najróżniejsze akcje. Brał udział w zdobyciu skały Sogdiany na północno-wschodnim krańcu Imperium Persów oraz innych twierdz uznawanych za niepokonane. Aleksander traktował to jak wyzwanie. Chciał dowieść, że jemu się uda. Zdobycie Sogdiany nie było łatwe. Ponad 200 Macedończyków padło pod ciosami obrońców dowodzonych przez Spitamenesa.
Szybko przeprowadzona karna ekspedycja i zaoferowanie korzystnych warunków kapitulacji odniosły zamierzony skutek. Mający dość wojny mieszkańcy Sogdiany przysłali Aleksandrowi głowę z Pitamenesa. Ostatnia wielka kampania Aleksandra to wyprawa na Indie. Bogata dolina Indusu była najdalej wysuniętą na wschód perską posiadłością. To wystarczyło do przeprowadzenia kampanii. Wczesnym latem 327 roku przed naszą erą armia macedońska, licząca 30 tysięcy żołnierzy piechoty i 6300 jazdy, ruszyła na wschód. Najazd Aleksandra na Indie wydawał się sensownym posunięciem. Dolina Indusu była bogata. Uważano ją za najzamożniejszą z perskich prowincji. Podbój mógł przynieść duże korzyści. Zważywszy jednak na to, że ośrodkiem Imperium Aleksandra nie była Persja, lecz odległa Macedonia, wojsko zaś miało za sobą długą i wyczerpującą kampanię i było coraz bardziej niezadowolone, decyzja o wyprawie na Indie nie była zbyt roztropna. Ludzie Aleksandra nie chcieli maszerować do Indii. Słyszeli o wężach, słoniach i monsunach. Uznali więc, że nie jest to miejsce dla macedońskiej armii. Były trzy powody, dla których Aleksander chciał podbić Indię. Po pierwsze, ta część Indii należała niegdyś do Persji, więc chciał odzyskać tereny, do których rościł sobie prawo jako sukcesor perskich władców. Po drugie, wiemy, że Aleksander wysłał do Indii szpiegów i zwiadowców, którzy donieśli mu, że jest tam mnóstwo złota. Pamiętajmy, że jego wyprawy zawsze były poprzedzone akcjami wywiadowczymi, które miały ustalić, czy podbój się opłaci. Po trzecie, Aleksander wierzył, że jest o krok od podbicia całego znanego ówcześnie świata. Aby zrozumieć, dlaczego tak myślał, trzeba znać grecką geografię, której uczył go Arystoteles. Wierzono, że wielką masę lądu otacza ocean. Aleksander zaś sądził, że gdy przekroczy Indus, ocean otaczający wschodnią stronę świata będzie w odległości kilku dni drogi. Dlatego mógłby się wtedy nazwać zdobywcą świata. To był jeden z jego trzech głównych motywów. W maju 326 roku przed naszą erą Poros, indyjski radża, zablokował mu dalszą drogę nad rzeką Jhelum Hydaspes, która właśnie osiągnęła swój najwyższy poziom. Aleksander, pozorując atak, nakazał maszerować w górę i w dół rzeki, a tymczasem inni żołnierze szukali brodu. Znaleźli go 25 kilometrów dalej. Podczas gwałtownej burzy Aleksander przeprawił się pod osłoną nocy. Poros wysłał syna z 2000 jazdy, by zbadał sytuację. Lecz Aleksander ich pokonał, a syn Porosa zginął. Ponieważ Macedończycy się przeprawili, radża stanął do bitwy. Prowadząc wojsko w ukośnym szyku, Aleksander skupił atak na indyjskiej lewej flance. Jego konni łucznicy szybko wyeliminowali wozy bojowe wroga, a wtedy Aleksander poprowadził kawalerię. Indyjska jazda zrobiła zwrot o 90 stopni i ruszyła do przodu, otwierając lukę. Jazda macedońska z przeciwnego skrzydła zaatakowała linie indyjskie, wykorzystując ową lukę, Aleksander zaś szarżował z drugiej strony. Równocześnie chyba spiści i falanga starli się z piechotą na lewej flance. Tu w słonie zdeptały setki macedońskich piechurów.
Aleksander to przewidział i kazał łucznikom oraz oszczepnikom skoncentrować się na kornakach, gdy falangiści zmagali się ze słoniami. Wtedy pojawiła się indyjska jazda, ale została zepchnięta przez kawalerię Aleksandra na własną piechotę. Pozbawione przewodników słonie, rozjuszone ranami, rozdeptywały własne oddziały. Otoczona przez Macedończyków jazda wpadła na indyjskich piechurów na prawej flance. Horus walczył do końca, choć jego wojska zmieniły się w bezwładną masę. Wreszcie Aleksander nakłonił go do poddania się. Nie po raz pierwszy Aleksander uznał pokonanego wroga za przyszłego sojusznika. Powiększył nawet posiadłości Porosa. Kampania indyjska trwała, lecz armia macedońska była coraz bardziej niezadowolona ze swojego króla. Już podczas kampanii perskiej uważano, że posuwa się za daleko na wschód. Teraz niechęć stała się powszechna. Latem 326 roku przed naszą erą nad rzeką Hyphasis, ponad 150 km na wschód od rzeki Hydaspes, wojsko odmówiło dalszego marszu. Wojsko było zmęczone. Ponad 2 miesiącami monsunów, a także niepokoiło się pogłoskami o potędze armii, z którymi miało walczyć w Indiach. Poza tym kampania wyszła już poza teren Persji. Mówili, że ich macedońskie szaty są w strzępach. Musieli nosić perskie stroje, a większość towarzyszy broni zginęła. Tych, którzy nie umarli, osiedlono w nowych miastach wzniesionych przez Aleksandra. Nie rozumieli, czemu on wciąż chce iść naprzód, zamiast wrócić do domu. I to tak naprawdę położyło kres podbojom. Żołnierze chcieli skorzystać z owoców zwycięstwa, wrócić do ojczyzny, do swoich rodzin i skończyć z wojatką. Aleksander musiał ustąpić. Gniewny i rozczarowany porzucił marzenia o dotarciu do Wielkiego Oceanu na krańcu świata. Nie oznaczało to jednak końca kampanii indyjskiej. Aleksander nalegał na podbicie doliny Indusu aż do morza, ponad 600 km przez żyzne i upalne nadrzeczne równiny. Potem padł drugi cios. Został ranny podczas oblężenia. Strzała przebiła mu płuca. Spodziewano się rychłego zgonu, ale jego silny organizm zwyciężył jak poprzednie 9 razy, gdy odnosił rany zagrażające życiu, złamania kończyn, pęknięcie czaszki czy poważna rana ramienia. Ranny Aleksander postanowił skierować swoje wojska do Babilonu, a potem do Macedonii. Zamierzał przeprowadzić armię wzdłuż wybrzeża przez pustynię Gedrozji. Gdy Aleksander postanowił przejść z wojskiem przez pustynię na terenie obecnego Iranu, nie wiedział, w jak ciężkich warunkach trzeba będzie maszerować. Jest jednak całkiem możliwe, że starożytni dziejopisarze znacznie zawyżyli straty wśród jego żołnierzy. Był to bowiem doskonały sposób na przedstawienie Aleksandra w złym świetle, jako despoty głuchego na dobre rady. Źródła mówią bowiem, iż przeprawiając się przez pustynię, Aleksander chciał udowodnić, że dokona tego, co nie udało się Cyrusowi, założycielowi perskiego imperium.
Ten, idąc tą samą trasą, stracił całą swoją armię. Starożytni dziejopisarze chcieli skrytykować Aleksandra i pokazać, że kierował się tylko wybujałymi ambicjami. Tymczasem mamy dowody, że wyprawa została doskonale przygotowana pod względem logistycznym. Na pewno wiele osób straciło życie, a najwięcej ofiar było w taborach, gdyż dla wodza byli tam najmniej cenni ludzie. Straty wśród żołnierzy raczej nie były tak wielkie. Nie mamy wiarygodnych informacji, że trzon armii poniósł ogromne straty w ludziach. Dlatego przekazy są zapewne przesadzone, choć zawierają pewną dozę prawdy. Aleksander na pewno chciał okazać się lepszy od poprzedników. Straty Macedończyków, jak się szacuje, mogły wynosić dziesiątki tysięcy ofiar. W Babilonie Aleksander kazał zbudować potężną flotę, która miała opanować Zatokę Perską i otworzyć stały szlak morski do Egiptu. Tak się jednak nie stało. Aleksander dostał gorączki, prawdopodobnie zachorował na malarię i zmarł 10 czerwca 323 roku przed naszą erą. Miesiąc później skończyłby 33 lata. W szczytowym okresie jego imperium zajmowało większość ówczesnego świata. Był geniuszem militarnym. Potrafił zainspirować i poprowadzić żołnierzy. Okazywał niezwykłą energię. Jaką pozostawił spuściznę i na jakie pytania szukamy odpowiedzi? Czy tylko wziął i wykorzystał najlepszą armię świata stworzoną przez swojego ojca Filipa? Aleksander na pewno wiele zawdzięczał reformom wprowadzonym przez ojca, ale wiemy też, że sam był niezwykle skutecznym dowódcą. Co najważniejsze, potrafił zainspirować swoich ludzi. Żołnierze szli za nim i chcieli się wyróżnić. To równie ważne jak wyszkolenie armii. Czy naprawdę wierzył, że jest Bogiem? Nie mamy pewności, co myślał. Kiedyś, gdy został ranny, wskazał na wypływającą z rany krew i powiedział: spójrz, to zwykła ludzka krew, a nie krew Boga. Istnieją przekazy, że nie brał na serio owej aury boskości, którą mu przypisywano. Pamiętajmy, że częściowo było to dzieło dworaków i pochlebców. Wiemy, że niektóre greckie miasta rozważały przyznanie mu statusu Boga. Pytanie brzmi, w jakim stopniu działały pod presją, a w jakim z własnej woli. Wiemy też, że w starożytnych społeczeństwach związek między ogromną władzą jednego człowieka a boskością był bliski. Być może niektórzy Grecy uważali, że potęga Aleksandra świadczy o jego boskości. Czy zbudował imperium, które przetrwało? Łatwo spojrzeć na podboje Aleksandra i dostrzec w nim tylko militarnego megalomana. Gdy jednak przyjrzymy się bliżej jego zachowaniu podczas kampanii, zauważymy, że kładł podwaliny pod coś znacznie trwalszego. Budował miasta. Wprowadzał cywilną administrację, stworzył trwałą kulturę polityczną. Był kimś więcej niż tylko geniuszem wojskowym. Panowanie Aleksandra stanowi cezurę między erą klasyczną a początkiem epoki helenistycznej, która rozkwitała przez 3 stulecia. Grecka kultura i cywilizacja, język i architektura, struktury administracyjne, sztuka, świątynie, biblioteki, teatry i gimnazjony rozprzestrzeniły się na terenie sięgającym aż do podnóża Himalajów.
Odizolowane regiony, które przed czasami Aleksandra opierały się na handlu wymiennym, stały się częścią wielkiego rynku, na którym można było kupić towar, płacąc monetami z podobizną Aleksandra. Wiele z nich przetrwało do dziś. Powstały nowe szlaki komunikacyjne, ułatwiające przewóz towarów, ale też podróże, przemarsz armii, rozprzestrzenianie się rzemiosł, religii, przekazów, języków, sztuki i wiedzy. Tędy rozchodziły się opowieści o Aleksandrze i jego dokonaniach. Był legendą za życia. A po śmierci legenda stała się inspiracją dla wielu, którzy marzyli, by pójść w jego ślady. A jednak im się to nie udało. Wersja polska, Studio Publishing, na zlecenie Polskie Media Amercom. Tekst Monika Szpetulska, konsultacja Aleksander Wolicki, czytał Maciej Gudowski.